I przyjechałam z Warszawy, żeby powiedzieć wam, co stało się w moim życiu. Wiecie, ja kiedyś, jak byłam młodszą osobą, to w moim życiu stały się pewne złe rzeczy. I przez to oddaliłam się w ogóle, uciekłam, zaczęłam po prostu, powiedziałam, stwierdziłam, że Boga nie ma. Wyklnęłam Go ze swojego życia. I wiecie, w wieku 12 lat zaczęłam brać narkotyki. Na początku czułam się fajnie, czułam się zaakceptowana przez ludzi, przez znajomych, czułam się odważna. I tak wyglądało moje życie, ale wiecie, w pewnym momencie moje życie doszło do takiego stopnia, że wylądowałam na samym dnie. Nie dość, że ja, to moje serce zamieniło się w skałę, w twardy kamień i nikt nie mógł do tego serca dotrzeć, nikt, ani rodzice, ani znajomi, nikt, po prostu przestałam kochać, przestałam czuć jakąkolwiek miłość, radość, szczęście. I kiedy moje życie wylądowało na dnie, kiedy zażyłam pewien narkotyk i straciłam życie, umierałam bardzo powoli, wiecie? To było wtedy bardzo straszne, bardzo tragiczne dla mnie. Ja się bardzo bałam. Wewnątrz siebie ja się bardzo, bardzo bałam. Ale wcześniej, tak jak wam, była u mnie osoba, która powiedziała mi o żywym Bogu. O Bogu, który ma moc, który ma siłę i który bardzo kocha człowieka, który chce wylewać na człowieka swoją wielką, ogromną miłość. Tylko że ja dalej chciałam żyć starym życiem. I doszłam do momentu, kiedy straciłam to życie, kiedy walczyłam o nie, kiedy czułam, jak przestaję chodzić, przestaję ruszać oczami, miałam problem z oddychaniem. W pewnym momencie już w ogóle nie było mojego ciała. Miałam walkę wewnątrz siebie, w środku mnie toczyła się jeszcze walka. Ja chciałam żyć, ja wtedy zobaczyłam, że ja chcę żyć, ale śmierć zabierała mi to życie. I ja zaczęłam krzyczeć do Jezusa, do żywego Boga, który wiedziałam, że ma moc mi pomóc. Ja Mu zaufałam i On wyrwał mnie, On wskrzesił mnie i powiedział do mnie: córko, wybaczyłem Tobie wszystko, wybaczyłem całe Twoje życie. Wiecie, mówimy wam o dobrym Bogu, o dobrym Ojcu. Mówimy wam o kimś, kto chce po prostu z wami być. On chce po prostu z wami być, spędzać wasz czas, żebyście dzielili się z Nim każdą sferą waszego życia. My mówimy wam o dobrym Bogu. Słowo Boże mówi, że jeżeli ustami i sercem wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będziesz. Z łaski to dar. Z wiary, poprzez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił przed Bogiem. Bóg do ciebie mówi, że żebyś przyszedł i pojednał się z Nim. To nie chodzi o pustą wiarę, to chodzi o to, żebyś zaprosił Go do swojego życia. Do swojego życia, do swojego serca. Żebyś powiedział do Niego: wierzę w Ciebie, przepraszam Cię, że zbłądziłem, ale teraz zapraszam Cię do mojego życia. Naucz mnie iść przez życie razem z Tobą. Chcę poczuć Twojej obecności. Mówimy wam o Bogu, który ma o człowieka staranie. Słowo Boże mówi, że Bóg ma o nas staranie, żebyśmy nie troskali się dniem jutrzejszym, żebyśmy wszystkie troski, wszystkie problemy oddali na Jezusa. On poniósł za nas już wszystko. Wiecie, 2000 lat temu On oddał za nas życie. On oddał życie za nasze grzechy, za wszystkie choroby, żebyśmy na świecie nie chorowali. On to poniósł. On miał na sobie raka, On miał AIDS, On miał każdą chorobę, naprawdę każdą chorobę. Żebyś ty nie musiał tutaj tego cierpieć, żebyś nie musiał. On umarł za to, żeby zesłać Ducha Świętego tu na ziemię, żebyśmy żyli zwycięskim życiem. On tak, On mówi: kto we mnie wierzy, jest zbawiony, ten ma życie wieczne. Ale Bóg jest tak dobrym Ojcem, że dla Niego jest chlubą i chwałą, jak człowiek wiedzie zwycięskie życie tu na ziemi. Tu na ziemi, razem z Nim. Razem z Nim. Mówimy wam o dobrym Ojcu. O dobrym, który bardzo kocha człowieka. Bardzo kocha człowieka. On powiedział, że On wybrał głupstwo tego świata. On jest wielkim Bogiem. Ludzie, ja naprawdę byłam złą osobą. Ja nie potrafiłam sama siebie zmienić. Nie potrafiłam tego zrobić. Ja naprawdę nieraz chciałam. Ja chciałam okazać miłość mojej mamie. Chciałam okazać miłość mojemu narzeczonemu. Ale to było puste. Ja nie potrafiłam. Ja na 3 dni zakładałam maskę.
Maskę zakładałam, z którą bardzo mi było ciężko, ale później znowu dopadała mnie depresja. Ja naprawdę byłam złą osobą, ja nie potrafiłam tego zmienić. Nie potrafiłam, wiecie? Dopiero gdy poznałam realnie Jezusa w swoim życiu, kiedy przyszedł do mnie i powiedział, jak bardzo mnie kocha, to zmienił moje serce. Zmienił moje serce. My mówimy wam o ponadnaturalnym Bogu. O ponadnaturalnym. Nie o takim Bogu, którego trzeba prosić latami o jakąś rzecz. Ja ci mówię o Bogu, który wysłuchuje swoje dzieci. Wysłuchuje swoje dzieci. Tu każdy z nas jest inną osobą, wiecie? Ja miałam problemy z tym, ktoś inny miał problemy z czymś innym. Każdy z nas zmaga się z czymś w życiu. Ale Jezus powiedział, przyjdź do mnie i oddaj mi to. To jest dobry Bóg, On naprawdę chce iść przez życie z nami. My przyjeżdżamy tutaj z Warszawy, żebyście tylko poznali prawdę. Naprawdę. Nie chcemy żadnych pieniędzy od nikogo. My mówimy wam to, co Bóg powiedział. Jeżeli jest ktoś chory na tym miejscu, zniewolony przez jakieś nałogi, narkotyki, nieważne co. Jeżeli masz problemy w życiu, przyjdź do nas. Przyjdź do nas, a moc Boża uwolni cię. Jeżeli masz raka, przyjdź do nas. Nie ma różnicy, jaka to jest choroba. Czy to jest złamany palec? Czy to jest rak? Nie ma dla nas to różnicy. Przyjdź do nas, a zostaniesz uzdrowiony. Przyjdź, nie wstydź się. To jest walka o twoje życie. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, przyjdź do nas, poprowadzimy cię w modlitwie. Przyjdź do nas, podnieś rękę. Weź tutaj numer do Doroty. Przyjdź na grupę. Przyjdź. Ale...